Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punktu czwartego. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się listę zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. W punkcie pierwszym. Budowa chodnika przy ulicy Katolickiej pomiędzy ulicą Detmajera z ulicą Tadeusza Bojarzyńskiego wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych. Tutaj jest błąd w ruchu. Także proszę o poprawienie. Pomiędzy ulicą Detmajera a ulicą Tadeusza Bojarzyńskiego. No, bardzo proszę o tą korektę. Tadeusza Bojarzyńskiego wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych. I w punkcie drugim budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Rydla, etap pierwszy, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. W uzasadnieniu Rada Dzielnicy Szówce zgodnie ze statutem i procedurą zobowiązana jest do przyjęcia list zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w terminie do dnia 31 sierpnia roku planowania. I tu jako referent chcę tylko powiedzieć tyle, że mamy w tym roku dwie przygotowane inwestycje, które są realizowane w cyklu dwuletnim, wpisane do WPF-u i WPI, jeśli chodzi o miasto. I to są właśnie te dwie inwestycje. W tym roku są projekty, będą wykonane wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń wymaganych, a w przyszłym roku dzielnica gwarantuje środki finansowe na realizację tych dwóch zadań. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zamykam obrady nad tą sprawą. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza przewodniczącego. Proszę dłużej trzymać troszkę ręce. Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Wszyscy tak. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę.